Witam przy kolejnym rozważaniu, tym razem spotkanie z Jezusem, dobrym pasterzem, a jednocześnie bramą. Szczęść Boże, witam w kolejnym rozważaniu na kolejną niedzielę. Tym razem czwarta niedziela wielkanocna. Niedziela, w którą modlimy się o powołania kapłańskie, niedziela, która jest związana z Jezusem, dobrym pasterzem. Przeżywamy właśnie wspomnienie, patrzymy na Jezusa jako dobrego pasterza. Posłuchajmy tej Ewangelii i zobaczmy, co ona mówi do nas, w jaką stronę nas kieruje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Przepiękna Ewangelia i też przepiękny obraz Jezusa jako dobrego pasterza. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to niezwykle ważne, bo wiele osób utożsamia czy ceni Jezusa, ceni Ewangelię, pokazuje, że jest on ważny, tak, że jego życie, jego działalność, jego słowa były istotne, wpłynęły na historię świata, ale jest on jednym z wielu. I albo ustawiamy go w takim kontekście religijnym i mówimy, no mamy Jezusa, ale mamy też Buddę, Krysznę, mamy Konfucjusza, mamy innych myślicieli religijnych. Od każdego możemy coś zaczerpnąć, żeby wziąć dla siebie. I to jest jedna opcja. Druga opcja będzie taka, no, że mamy Jezusa, mamy Ewangelię, ale trochę żyjemy takim słowem, taką zasadą Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. I Jezus jest jednym z elementów, jednym z punktów odniesienia, ale mamy też i opinie bliskich, znajomych, naukowców, jak to się śmiejemy często, amerykańskich naukowców. I na podstawie tego dokonujemy pewnego kolażu i wybieramy sobie to, co nam wygodne. A dzisiaj ta Ewangelia zadaje każdemu z nas pytanie, czy Jezus jest jedynym? Czy dla ciebie to jest ten głos, którego ty słuchasz i którym się wzorujesz? I to jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że każdy z nas będzie odkrywał, że w jakichś przestrzeniach swojego życia słuchamy swojego głosu. Słuchamy głosu innych, a nie głosu Jezusa. I łatwiej nam jest iść głosem innych, a nie kierować się głosem innych, a nie głosem Jezusa. To jest pierwsze. Czy Jezus jest faktycznie pierwszy, czy jest owym pasterzem, czy stawiam go w centrum mojego życia i czy idę za nim? Drugim elementem tejże Ewangelii jest świadomość, że dla pasterza przynależy pewna konkretna zapłata. To znaczy pasterz się trudzi, on wychodzi, idzie na przodzie tych owiec, troszczy się o nie,
ale w zamian za to pasterz otrzymuje wełnę, otrzymuje mleko. Jakby z tej troski o owce ma utrzymanie dla siebie. I w takim ludzkim rozumieniu oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy ja odwzajemniam, odzwierciedlam wobec Jezusa tą troskę, którą On ma wobec mnie. Czy przynoszę Mu faktycznie wełnę mojego czasu, mleko moich dobrych uczynków, które są odpowiedzią na tą Jezusową miłość, czy bardziej przynoszę Mu utrapienia, zmartwienia, albo więcej, listę życzeń, próśb do zrealizowania. I tak naprawdę to ja jestem tym, który kieruje stadem, który rządzi nim, który wskazuje drogę, a Jezus ma się podporządkować. To drugi aspekt tej Ewangelii. Trzecim, Jezus używa nie tylko obrazu pasterza, dobrego pasterza, ale również używa obrazu bramy. Niestety dzisiaj bardzo często postrzegamy bramę jako metalową furtę, często automatyczną, która się otwiera, zamyka, ale no to jest przestrzeń taka rozgraniczająca coś. Natomiast Jezus jest bramą i pomyślmy trochę w takiej mentalności starożytnej, średniowiecznej, biblijnej. Kiedy czytamy Stary Testament, to brama nie jest tylko miejscem, przez które się przechodzi. Po pierwsze, brama jest miejscem obronnym. Brama jest miejscem, gdzie miasto się zabezpiecza, gdzie się broni. Po drugie, brama jest miejscem handlu, kupowania, sprzedawania, wymiany pewnych towarów. Jest miejscem kontroli, gdzie wpuszcza się kogoś do miasta albo nie, ma zamknięte wejście lub nie. Jest miejscem sądu, gdzie odbywają się procesy sądowe. I kiedy wchodzimy do starszych miast, ja przez 4 lata studiowałem w Lublinie i jak się wchodzi na Starówkę, to wchodzi się właśnie z krakowskiego przedmieścia i tam jest bardzo duża, bardzo przestronna brama. Zawsze siedzą ludzie, którzy grają i zbierają jakieś pieniążki. Zawsze tam siedziała jakaś pani, która sprzedawała kwiaty. Czasem różni ludzie, którzy malują i też sprzedawali. I to mi pomaga uzmysłowić, w jakim sensie Jezus ma być dla mnie bramą. To znaczy ma być ostoją nad wszystkimi przestrzeniami mojego życia. I czy ja autentycznie godzę się, żeby on był taką formą bramy dla mnie, która mnie zabezpiecza, ale która jest punktem odniesienia we wszystkich aspektach mojego życia. I na koniec oczywiście, nie sposób nie odnieść się do tego obrazu pasterza, który Jezus daje w Ewangeliach i u Łukasza w 15 rozdziale i w innych miejscach i u Jana, mówiąc o pasterzu, który oddaje życie za owce. I to zbiera tak naprawdę wszystko i przypomina nam, że ten Jezus jest tym, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał i nas prowadzi. I nawet jak będziemy czasem tymi niepokornymi owcami, tymi, które się zbuntują, tymi, które gdzieś tam odejdą, które nie przyniosą owej wełny, które nie przyniosą owego mleka, to On będzie nas szukał, bo On jest dobrym pasterzem. Obyśmy dali Mu się znaleźć. Zachęcam, żeby usiąść przy tym słowie, żeby popatrzeć na Jezusa jako dobrego pasterza, na Jezusa, który jest bramą i dać Mu się poprowadzić w codzienności i przeżywać swoją codzienność razem z Nim we wspólnocie Kościoła.